Witam serdecznie w kolejnym filmie. Twój jednoślad, zanim zepsujesz. Tak chcieliście, żebym mówił, no to tak mówię. Bo wiadomo, to jest taki, że tak powiem, rozpoznawczy nasz tekst. Moi drodzy, co mamy dzisiaj? Coś większego. KLE500 Kawasaki. Co go boli, moi drodzy? Rozładowuje się akumulator bez żadnej przyczyny. Elektryka coś nie działa. Rozrusznik raz łapie, raz nie. Raz pali, raz nie pali na jeden cylinder. Dwucylindrówka oczywiście to jest. Ja wam pokażę, na czym polega problem z tym. O. Coś takiego. Moim zdaniem na dzień dobry do że tak powiem, naprawy jest sprzęgło kierunkowe rozrusznika. Więc zaczniemy od sprzęgła kierunkowego rozrusznika i zobaczymy, co tam się w środku dzieje. Z racji tego, iż cały układ i system napędu tutaj rozrusznika sprzęgła kierunkowego znajduje się w lewej stronie, z lewej strony silnika pod kołem magnesowym, musimy to rozebrać. Prawdopodobnie nie będę musiał spuszczać oleju, moi drodzy, bo poziom oleju jest poniżej tego dekla, więc spróbuję to odkręcić bez spuszczania oleju. Na pewno coś się tam troszeczkę wyleje, bo już kręciłem tym silnikiem, jak słyszeliście, więc ja tutaj sobie wszystko rozbiorę i zobaczymy, jak to wygląda w środku, co tam się konkretnie dzieje. Pokrywę tutaj z tej strony koła magnesowego, w którym jest cały generator, stator zamontowany, mam popuszczone. Jak widzicie, olej na razie nie leci. Myślę, że nie leci do końca. O, jak widzicie. Tak, o, jakieś tam resztki, które zostały. Zawsze coś się znajdzie. Wezmę szmatę, wytrę ręce. O, tak. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Więc tak, co mamy do zrobienia? Do ściągnięcia mamy koło magnesowe na pewno, ale przedtem jeszcze sprawdzimy sobie, jak to tu wygląda. Czy ja to tutaj na krótko gdzieś załatwię? Chyba nie, kochani. Będę musiał chyba, żeby widzieć, co tutaj się dzieje, to musiałbym to sobie spiąć na krótko i bym wam pokazał, jak to pracuje. Dobra, ja spróbuję to z tym zakręcić tak, jak to widzicie, otwarte, żebyście mogli sobie zaobserwować, co tutaj się z tym dzieje, czy to aby na pewno jest to, o czym ja myślałem, ale na 99% jest to, więc spróbujemy. Może tu sobie zobaczę. O, jak widzieliście, rozrusznik się obracał, ale nie kręcił nam całym silnikiem, więc można bez problemu przypuszczać, że uszkodzone są rolki w sprzęgle kierunkowym, jednokierunkowym rozrusznika, więc ja sobie zdejmę koło magnesowe, odkręcę tutaj zabezpieczenie tego łańcucha, ponieważ to tutaj, jak widzicie, jest łańcuchem napędzane. Zdejmę to wszystko, zdemontuję, zobaczymy, w jakim to jest stanie. Przede wszystkim będę zamawiał zestaw naprawczy, bo takowy można zamówić. To ja się biorę do roboty. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz, informacja dla was. Tutaj na tym kole magnesowym mamy lewy gwint, o czym zapomniałem wam powiedzieć. Jak widzicie, jest to nawet zaznaczone tutaj na nakrętce, że mamy lewy gwint, jest LR. LH, więc jest tutaj lewy gwint, więc odkręcamy do przodu, żeby nie odkręcać na siłę w lewo i nie uszkadzając sobie przypadkiem gwintu, nie urywając tej śruby. Dobra, biorę ściągacz, zdejmuję koło i lecimy dalej. Tutaj stosujemy taki nietypowy ściągacz wewnętrzny, to jest taka śruba, mamy taki w zestawie u nas w warsztacie. Zestaw takich ściągaczy możecie kupić u nas w sklepie internetowym. Autopromocja, jak to nazywają niektórzy. No i sobie lekko kluczem pneumatycznym, że tak powiem, strzelimy i powinno to nam pójść. Sorry. Mamy tutaj taki mały problem pod tytułem. Chyba przewody nam się zaplątały. Ale to za chwilę sobie damy z tym radę. Niektóre odcinki, powiem wam, powinny być odcinkami dla widzów dorosłych, z takim czerwonym
kwadracikiem z napisem 18 plus, bo powiem wam, nie da się. Nie da się. Możesz zablokować. Dobra. 19. Lecimy. Dobra, dokręcamy i ściągamy koło magnesowe. Jest. Dobra. Koło magnesowe nam zeszło. Jak zauważył ktoś z was, bardzo bystry, już od razu wyszedł jeden wałek, wypadł. Który jest tutaj. Zdemontujemy sobie ściągacz, schowamy od razu i... Od razu wam wytłumaczę, co tutaj trzeba sprawdzić. Widzieć, czy to jest ok, czy nie. Aha, widzę, że to koło jest strasznie zmasażone tutaj. Przez to bicie, które tutaj następowało podczas... Akumulator poszedł się kochać. Dzięki. Musiałbym chyba do serwisówki zajrzeć. Do instrukcji serwisowej, jakie mają być średnice tych wałków. Mamy taki ślizg tutaj na tym łańcuch. To też musimy zdjąć niestety, żeby to wszystko mogło nam tutaj o ładnie zejść. O tak. No tam przygra żadnego nie idzie. Nie, bo to sobie tak pływa, wiesz. Dobra, ściągamy to łańcuch. Teraz jedna ważna rzecz, moi drodzy. Zauważymy na pewno, że przejeżdżając palcem tutaj po tej płaszczyźnie czujemy takie wybite, nawet to tutaj widać, takie wybite z tych rolek, z uderzenia z górki. Ja spróbuję to wrzucić na tokarkę, wygładzić to, żeby to było w miarę równo. Nie wiem, czy takie koło, znaczy na koło na pewno dostaniemy, zobaczymy. Na pewno wałki też są do wymiany. Tu jest jeden wałek, który nam wypadł. O. Wałek wygląda na całkiem przyzwoity. Nawet nie jest uszkodzony, powiem szczerze. Może pomogłoby naciągnięcie tych sprężyn tutaj, które są dosyć słabe. To w sumie powinno też się samo zazębiać, zatrzaskiwać. Zobaczymy. Co ja, bo widzę, że to sprzęgło, chyba to ktoś też naprawiał. Dobra, wezmę sobie magnes, wyciągnę to magnesem. Może zrobię tak, może było coś widać. O. Z boku. Kleja. Śruby wymienimy z dekla, bo widzę, że są takie chamskie, zniszczone i jeszcze tym bardziej, że brakuje tych śrub. Ok, wyjmujemy następny, a tu mam jakąś podkładkę jeszcze widzę dystansującą. Nie wiem, czy ona tutaj powinna być, czy pod tym, a raczej tutaj. Czy to koło gdzieś się nie zdystansowało i po prostu nie dosięgały te rolki za płytko, powiem wam szczerze. O. I dlatego nie objeżdżało i się po prostu pracowało nie w tym momencie. Dobra, wyjmuję te rolki, wszystkie elementy. Zmierzymy je po prostu później. Ja nie wiem, czy w serwisówce będzie jakieś wymiarowanie. Kawo, ty mi szukasz serwisówki do tego? Może? KLE500, nie? 2.6. Jak Kevin znajdzie serwisówkę, to sprawdzimy sobie, jakie mają być średnice tego. Aczkolwiek wątpię, żeby to się tak gładko wypracowało, rzadko się to zdarza. Ale może się zdarza. No. Reguły to jest zmasażone, że to tak nazwę. Rolki wyczyścimy. Bo pamiętać trzeba o jednym, że jeśli ta średnica jest za mała, to też właśnie taki problem wynika z tego, że one są za małe i po prostu już się nie zaciskają. Ale to już się okaże za chwilę, jeśli będzie na serwisie napisane. Dobra, ja sobie wszystkie te elementy wyczyszczę, poszukamy tej serwisowej instrukcji i zobaczymy, czy tam będzie coś napisane. Bo na pewno zestawy naprawcze są do kupienia. A jeśli są do kupienia, to znaczy, że jest to element, który się często, gęsto zużywa. Więc podejrzewam, że i tak będę musiał wymienić te rolki i tak. Wtedy je porównam z nowymi i będziemy mieli obraz na to, czy aby na pewno są zużyte. No a podejrzewam, że tak. Dobra, to ja idę szukać tej instrukcji serwisowej, pomogę Kevinowi. Zobaczymy, co będzie dalej.
Tak, moi drodzy, dotarł nam już zestaw naprawczy. Przepraszam. Zestaw naprawczy regeneracyjny do sprzęgła kierunkowego. Koło, tutaj tą flanszę przeleciałem, że to tak kolokwialnie nazwę. Delikatnie musnąłem nożem od tokarki, żeby to po prostu trochę wyprostować. Bicie tutaj jest dosyć mocne, więc nie wiem, jak to się zachowa. No, jest to wypolerowane trochę. W wzgórku jest troszeczkę mniej tych nierówności, więc zobaczymy, może akurat to radę. Ja się zabieram za montaż tych koralików do środka, że to tak nazwę. Tulejki nowe włożymy, te wywalimy i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Zapomniałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy, że te gniazda, które tutaj są, też mogą się wypracowywać. I postanowiłem to odkręcić, tylko moi drodzy, to co zobaczyłem, myślałem, że mi za chwilę mózg pęknie. Ktoś tutaj już coś robił i sobie wyobraźcie, że te śruby w ogóle nie są dokręcone. Zobaczcie, ja to po prostu palcem odkręcam, a to powinno być na kleju wkręcone. Z racji tego, żeby po prostu śruba nie wypadła, nie uszkodziła nam tutaj silnika, prawda? Dobra, ja to odkręcam tym. To naprawdę w ogóle nie dokręcone. Ta jedna śruba może, o. Ale gdyby te wypadły, to katastrofa, silnik rozwalony, nie wiem. Może ktoś próbował coś naprawiać, robić i po prostu tego nie wziął pod uwagę, że trzeba to dokręcić. Dobra, spróbuję to grzechotką ruszyć. No, nie wiem, co przecież to tak dokręcone jest, że masakra. Słabo. Dobra. O, tutaj to jest dokręcone, jest klej, wszystko, dobra. Pamiętajcie, to musimy montować na kleju te śruby. Ok, ja to teraz sobie powycieram, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ja wiem, że filmów jest mnóstwo na ten temat w sieci, ale ja czasem ktoś coś pokazuje mało szczegółowo. Ja staram się to jakoś pokazywać, żeby więcej szczegółów było. Dobra, ustawię kamerę w odpowiedni sposób. Może troszeczkę ją podniosę. O. Zobaczcie, że ustawiam kamerę podczas kręcenia, no ale czasami tak wychodzi, ale i tak jest, że oddalimy sobie. Okej, okay. Tak to wygląda, moi drodzy. Oczywiście widzę, że tutaj też jest troszeczkę już wypracowane, zaraz wam to postaram się pokazać, powycieram to wszystko, żebyście mogli zaobserwować. Troszkę się tu działo, bo tu nawet są takie wypusty, widzę. Coś tu, albo to jest fabryczne. Nie wiem, nie mam nowego, nie widziałem. Te koła tutaj wyglądają dobrze, ale widać, że już jest to wypracowane w środku tutaj, zobaczcie. O, tak, widzicie? Te płaszczyzny są już takie wyrowkowane, więc nie wiem, czy to będzie działało. Zobaczymy, spróbujemy wymienić to, ewentualnie kupimy tą całą koronę, że tak nazwę, i to, tą obudowę. I to też wymienimy, ale mam nadzieję, że to nam tutaj zda egzamin. Wymienimy to. No i spróbujemy zadziałać tym, prawda? No, może akurat się uda i powinno działać. No, może ktoś coś próbował tutaj robić, tylko sobie z tym nie poradził. Dobra, koło magnesowe też powycieramy. Okej, dobra. Ja już teraz skręcę poza kamerą. Po prostu i wkręcimy to na kleju, te śruby, żeby to miało ręce i nogi. Tak, moi drodzy, jestem po testach. Działa to, ale działa to na chwilę. Powiem szczerze, myślałem, że coś działamy tym, że to koło troszeczkę wygładzę i że tak powiem, splanuję. Ale no niestety, kręci silnik, a po jakimś czasie znowu zaczyna przeskakiwać. Wiem, że niektórzy napiszą za chwilę pod filmem komentarz, że mogłem to od razu wymienić, bo to jest bez sensu. Aczkolwiek chciałem was troszeczkę, że tak powiem, wyprowadzić z błędu, bo czasem to pomaga i naprawdę długo to działa. Co za tym idzie, kupiłem nowe koło, moment, pokazuję. Kupiłem nowe koło, oryginalne, zamontujemy idealnie nowe koło. I sprawdzimy, jak to będzie się zachowywało. Myślę, że teraz już będzie wszystko działało jak należy. Także przystępuję do montażu i za chwilę będziemy sprawdzali. Ok, moi drodzy, wymieniłem koło na nowe. Tu jest to stare koło. Próbujemy kręcić. Czy będzie efekt pożądany?
Jak widzimy, jest ok, jest super, więc możemy śmiało przystąpić do złożenia tego i zająć się uruchomieniem silnika i ustawieniem gaźnika. Dobra, to ja się biorę za to, to mamy gotowe, więc no, jak widać, niestety nie zdało to w tym przypadku egzaminu, czasem pomaga. Oczywiście te koraliki, że tak powiem, te wałki też mają troszeczkę mniej średnicowo, one są tutaj, wyglądają na dobre, ale nie zawsze to jest dobre, jak wygląda. Dobra, ja oczyszczę sobie tutaj silnik z uszczelki starej, założę nową uszczelkę i będę to składał. Zobaczymy, jak to będzie odpalało. Ok, mamy wszystko złożone. Pokażę Wam tutaj z bliska. Zamontowałem nowe śruby, które były takie brzydkie. Takie, zobaczcie, bez sensu. Oczywiście do osłony zabatki przedniej również takie zastosuję. Ładniej to wygląda i są teraz kompletne, bo tutaj śruby jednej brakowało, niektóre nie podokręcane, ja nie wiem, jak ten motor jeździ, ale już to pomijam. Spróbujemy to sobie teraz odpalić. Włączę stacyjkę, przejdę sobie tam i zobaczymy, czy to odpali. Widzę, że Kevin tutaj zastosował stary sposób zmyłki kluczami. Jak widzicie, wszystko chodzi, pali bardzo ładnie, pięknie, elegancko. Zostały nam jeszcze do czyszczenia tutaj gaźniki, ale to już nie będzie filmu o tym, bo chyba to było ważniejsze. Każdy już taki gaźnik chyba potrafi wyczyścić. Moi drodzy, jeśli Wam się film podobał, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. Oczywiście było to w celu pokazania, jak to jest w środku zbudowane, żebyście mogli sami spróbować to naprawić. Oczywiście części, które zastosowałem tutaj, są dostępne u nas w sklepie internetowym. Link postaram się umieścić pod filmem. Jeśli nie będzie, to na pewno w zakładce części do markowych motocykli znajdziecie po marce. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, oczywiście do następnego filmu.